Witam, pozdrawiam. Dzisiaj robimy kolejny etap w dioramy morskiej. Dzisiaj będziemy kłaść kolor biały. Dlatego dzisiaj taki pędzelek jest dużo mniejszy niż ostatnio. Wlejemy, jeszcze używam takich pokryweczek, słoików. A dzisiaj będzie nam potrzebny kolor biały. Kolor biały. O, troszeczkę koloru białego, nie za dużo. Ten kolor biały coś się chyba zepsuł. I robimy kolor biały. Tutaj to będzie tylko takie drobniuśkie, mniej małe, nie za dużo, ponieważ to są te zburzone fale, nie? Dlatego to tak małe będzie tam, oczywiście tam gdzie są największe te fale. Zobaczymy, o. Białego to nie za dużo, żeby tak po prostu to idzie tutaj. Jeszcze dojdzie watka sobie, ale to dopiero jak to wyschnie. To jest takie o. Białe. Tam gdzie takie są właśnie te zburzone fale. To będzie płynął okręt. ORP Wicher. Także ja tak robię dioramy. Ktoś inny może ma inny patent, lepszy, nie wiem. Ale mnie to na przykład nie interesuje. Ja zawsze będę robił po swojemu. Tak się nauczyłem, już tego zmieniał nie będę. No bo jak ja tak zacząłem, no to tak już trzeba skończyć. I sobie jakiś cieńszy pędzel jeszcze załatwić. Jeszcze pójdzie, tak skończę ten biały, wyschnie kolor, no to pójdzie lakier. To wam pokażę, jaki lakier ja daję. To jest takie właśnie jak najbardziej zburzone wszystko. Także panowie, ja tak robię dioramy morskie. Te białe to właśnie to są te, ta piana taka zburzona. Zburzona pianka. Oczywiście to potem będzie robiło to efekt, jak będzie już lakier. Bo to będzie się błyszczało, wszystko świeciło. Także nie wszędzie, tylko tam gdzie takie te z tyłu, tak nie muszę dawać za dużo, bo z tyłu będzie wata za śrubami. Także tam będzie wata za śrubami. Dobra, tu trzeba jechać z koksem z tej strony. Także także tak panowie, ja robię dioramy morskie. Oczywiście jeszcze leci muzyczka Running Wild, ale niestety podczas teraz nagrywania muzyki nie włączam, bo to mnie by zagłuszało, a po drugie zaś by było napisane roszczenie praw autorskich. Tak jest zawsze, jak puszczę coś z muzyczką, to jest roszczenie praw autorskich. Takie to są te właśnie fale. Staram się tak zrobić tutaj właśnie, bo to tutaj będą takie zburzone fale wspólne, bo tu będą dwa okręty płynęły. Będzie płynął gryf i wicher. Oczywiście tam, gdzie są te grudki do góry, nie? No są takie te najbardziej zgórzone takie, to tam daje ten biały kolor, nie? Nie daje na przykład koloru tego białego na spód, tylko tam gdzie właśnie te zgórzone takie fale do góry są. Tu gdzie są te do góry fale właśnie. Także tam ten kolor już wysek, fajnie wygląda. Podoba mi się, taki fajnie wyszło nawet. Oczywiście będzie lakier, to będzie świeciło, nie? Bo teraz to na razie. Potem dojdzie jeszcze papier. Znaczy papier, wata.
Wata. Zwykła wata. Pojawiły się te grudki, to skórzone morze. Także ja tak robię. Ja tak zawsze będę robił. Nie będę słuchał nikogo. Czy ktoś powie, że ma jakiś pomysł albo coś. Nie. Ja robię po swojemu. Tak jak ja się nauczyłem sam. I to wszystko mi wystarczy. Już może tak to nie wygląda na filmiku tak jak powinno wyglądać. Ale to będzie dopiero fajny efekt jak już dojdzie tutaj. Jak dojdzie lakier, nie? Lakier, bo dzisiaj świeciło fajnie. Potem dojdzie jeszcze wata. Ale ja tak robię, no. Tak się nauczyłem. Widziałem właśnie takie coś podobne, tak jak wspomniałem na jednym z filmików na YouTube i tak zacząłem robić. I tak zacząłem robić właśnie. I tutaj będzie wicher, będzie gryf. No zaraz sobie do tego wichra kleił, nie? Przymocuję go tutaj zaraz też przy okazji. Także właśnie te fale właśnie robię tam, gdzie taki właśnie najbardziej jest to wszystko zburzone do góry. Także to taka pianka, zburzone fale. Nie za dużo. To i tak jeszcze dojdzie wata tam przy samym okręcie. Także nie za dużo. Żeby też nie przesadzić. Delikatnie. Parę trochę pianek porobić. Bo to też daje efekt, nie? Jak jest okręt. Tutaj przy samych burtach to jeszcze wata dojdzie. Wata dojdzie. Jak już okręty będą, także zobaczycie jak to w ogóle wygląda. Także lakier położę, jak nawet jeszcze gryfa nie będzie. Lakier, ale już watę to dopiero jak będą okręty oba, nie? Bo wata będzie delikatnie przy burtach. Chyba wystarczy, żeby nie za dużo. Tu jeszcze trochę damy, tutaj. Chyba wystarczy, panowie. Fajnie wygląda. Mnie się wydaje, że już wystarczy, jeszcze tak dojdzie trochę waty. Także białej farby zawsze najmniej idzie. No tak się akurat może ułożyło. Tutaj są do góry takie zburzone fale. Okej. Cyk. Tak do góry jest. Zaraz wam pokażę jak ja wycinam szkielet. Szkielet wycinam trochę inaczej jak druk normalny. Zaraz wam pokażę jak ja wycinam szkielet. Dobra, mi się wydaje, że tyle tych pianek wystarczy. Tutaj powinno być trochę inaczej. Tutaj będzie trochę zburzone, bo tutaj jeszcze dojdzie w ogóle wata, nie? To będzie lepiej wyglądało, bo ta wata będzie robiła swoją rolę. Także to będzie robiło swoje. Teraz tu jest świeży klej. Tutaj mamy klej. Wiko. A to był wicher, jest dobrze. Gra gitara.
I teraz tutaj wstawiamy wichro. O. Okej, pasuje. O, to mi się trochę wytrzymało. Dobra, linka. Dobra, to by było dobra. To niech się to wyschnie. Także wicher już będzie. Dobra. Od tej może być. Okej. Dobra. Okej. No, teraz niech sobie schnie. I zaraz wam pokażę, jak ja wycinam szkielet. Także musiałem sobie umyć pędzel. Wam pokażę, jak ja wycinam szkielet. Dlatego mam takie wielkie nożyczki, bo jest tektura z kalendarza. Jest dwa razy kalendarz, bardzo grube, sztywne. I chodzi o to, że jak ja wycinam te części, szkielet w ogóle, to wycinam to czarne, nie? Jadę po tym czarnym. A na przykład jak są druki, jak robię druki, to te czarne zostawiam. O, w ten sposób, czarny zostawiam. Zadrukowany, ale szkielet, to ja zawsze to wycinam. Ja to zawsze wycinam, bo wiadomo, że może być tak, że coś będzie niedopasowane, nie? A jak ja sobie tak wytnę ten szkielet, o, to czarne wycinam, nie? Wtedy mam pewność, że wszystko mi fajnie najdzie. Szablon luf dział 130A. Szablon dział, ale ja to będę robił sobie z potyczków tradycyjnie, także to mi będzie, to muszę ściąć do końca, bo mi to nożyczki, to będzie potrzebne. Cyk, ja to czarne staram się wycinać. Jest to bardzo grube, ponieważ musi być tektura na grubość, jak tu jest namalowane, także bardzo grube. Ja tu czarne ścinam, ale to czarne ścinam tylko na szkieletach. Szkielet kadłuba, szkielet komina, szkielet nadbudówki, to te czarne staram się nie zostawiać, nie? Ja tak się nauczyłem i wtedy mam wszystkie części dopasowane, nie? Bo tak wiadomo, że to zależy od tego. Także ja tak, o, to muszę dać na bok, bo mi ciężko schodzi. I także ja tak wycinam szkielety. Tak się nauczyłem. W ogóle tak skapnąłem się tak robić właśnie w latach 90. kiedy jak robiłem, zaczynałem kleić tam gamę dolarza, to mi nieraz części nie pasowały. Burty czy tam pośrednia było na styki, ledwo się mieściło. A potem jak zacząłem to czarne wycinać, to zaczęło mi wszystko fajnie pasować, nie? I mam szkielet po prostu wycięty. Znaczy szkielet, no poszycie szkieletu. Ja tak właśnie wycinam wszystko, nie? Chciałem tylko wam pokazać, ale tu mam tylko te duże nożyczki, do tego wykorzystuję. Na razie tego okręta robił nie będę, tylko sobie podkleiłem, przygotowałem. Tylko to wam pokażę jeszcze. To tylko od gryfa. Jeszcze wam nie pokazywałem jak, ale tak jak wspomniałem, tutaj znowu odwrotnie. Tutaj te czarne zostawiam. Na druku zostawiam czarny, nie ścinam czarnego czy druku, tylko że idealnie zostawiam. Tak jak wspomniałem, ja nożykiem wycinać nie potrafię, bo zawsze mi coś zjedzie, coś zetnę. A tak nożykiem, nożyczkami. Nie dziwcie się, że mam tutaj śrubę, ale mi się nożyczki rozwaliły, dlatego musiałem sobie tę śrubę dać, żeby chociaż jakieś nożyczki na razie mieć, chcę muszę kupić jakieś nożyczki porządne. Także w ten sposób. O.
które wam pokażę, jak ja to retusz robię sobie, nie? Bo to retusz robię właśnie na drukach. Do końca. O, widzicie, podklejam sobie na tekturkę. Ja zawsze jakiś jest pokład czy coś, to zawsze daję na tekturkę, żeby pokład był sztywniejszy. Żeby to było sztywniejsze. Tutaj akurat to czarne zostawiam. Bo to czarne i tak będzie, bo będzie retusz. Także żeby fajnie było wszystko dopasowane. Ja to właśnie robię cały czas. Mam wycięte. Biorę sobie marker i lecę od razu retusz. Także białego nie lubię, zawsze sobie wezmę sobie retusz, tak? Tutaj tą końcówkę zaraz poprawię tym cienkim. Ja tak zawsze robię. Nie używam farb żadnej, bo to mnie wkurza, czekanie aż wyschnie. Dlatego mam marker. Oczywiście już dlatego właśnie nie daję lakieru do modeli kartonowych po sklejeniu modelu, tylko zawsze daję sobie przed. O, to mam już zrobione. Tutaj sobie wezmę marker mniejszy i tutaj te końcówki. Mniejszy marker na końcówki. O. Ja tak robię retusz. I białego nie ma. Tu sobie zrobię, mam dziurę. Dziurę zrobiłem sobie przed wycięciem, bo tu będzie maszt. Także dziurę zrobiłem sobie przed wycięciem. A tutaj zrobiłem sobie maszt. Tutaj będzie dziura. O, dziura zrobiona. Tu będzie maszt na wylot. O. Także to będzie do gryfa. To będzie do gryfa. No to tyle. Chciałem wam pokazać. I w następnym odcinku bierzemy się za lakierowanie. A teraz będę dalej sobie kleił ORP gryf. Na tam kleju. Dobra, to do następnego spotkania. Przy okręcie, to tu widzicie, o, mam już przygotowany ten szkielet na groma. Podkleję sobie pokład na tekturę. Pokład musi być gruby u mnie, sztywny, a czy gruby, gruby, ale sztywny, nie gruby, tylko sztywny, nie? Dlatego zawsze na jedną tekturkę jeszcze pokład dam. A to już właśnie jest po wyschnięciu, lakier do modeli kartonowych wysech. Także przygotowany model jest do klejenia. Tylko gryfa skończę, to się biorę za. To trochę ciekawe mi to wyjdzie, bo to trzeba złożyć i to wszystko powycinać. Wszystko trzeba powycinać. Także model będzie szary. Także grom. Numer 273 burtowy. Także części trochę jest. Ta drobnica. Czy tu takie widzicie, to jest ciemniejszy jest, bo tam gdzie lakier był, nie? Bo tam gdzie druku nie ma, to lakier. Ciekawe łodzie. Teraz to musimy wyschnąć. Także też dzisiaj sobie podkleił i to. No, także mam przygotowane. Także jak. Znaczy ja sobie może kadłub zrobię wcześniej, nie? Żeby kadłub był przygotowany do klejenia okrętu. Także to mi wyschnie, to dzisiaj nie, bo dzisiaj to jest podklejone, a ja to jak ja skleję sobie pokład, to zawsze sobie dopiero na drugi dzień wycinam. Bo wiadomo, że buta prawie za guma, on jeszcze pracuje, dlatego właśnie ja sobie czekam całą dobę, aż to wyschnie. No cóż, a teraz bierzemy się dalej za gryfa. Dobra, to do następnego spotkania na moim kanale. Cześć.